Ta-dam! Wchodzimy do odchowalni numer 2. Tutaj już są nasze nioski. I Ola. Każdą nioskę musimy nauczyć pić, gdzie jest picie, gdzie jest jedzenie. Przed chwileczką przyjechały, a te już mają 3 dni. Powiesz nam, dlaczego to jest takie istotne, żeby nauczyć je pić? To jest ich przede wszystkim pierwsze życiu pojenie. One niedawno się pluły. Jeśli chodzi o sam proces klucia, w ich przypadku jest bardzo wyczerpujący. Więc to pierwsze picie, pierwsze nawodnienie jest bardzo, bardzo istotne. Dlatego też ważne jest, aby nie każde jedno które się napiło, ono dopiero wtedy odzyskuje wszelkie rodzaje siły. Dopiero wtedy ma energię, tak jak widać już tutaj, do chodzenia i próbują już szukać karmy. I to są prawidłowe odruchy. No mają tu wspaniałe warunki, jak widzicie. Temperatura w odchowalni 30 stopni, pod promiennikami 35 stopni. W zależności od tego, jak jest im za gorąco, siadają przy ścianach, jak jest im za zimno, schodzą się, skupiają się pod promiennikami.